Będzie? Dobra. Ja bym chciał dzisiaj tak jakby we mnie pracuje coś takiego, bo Mateusz już to zaczął trochę o proroctwach, w sensie wspomniał o tym słowie, proroctwo. Ja bym chciał dzisiaj czwarty temat zrobić tego cyklu, który miałem wcześniej. Czy Bóg ma plan dla mojego życia? I chciałbym z nowej, świeżej perspektywy pokazać wam, przyjaciele, jak proroctwa, sny, wizje, wizytacje, co to znaczy. Prawda? Bo bardzo często jest to pokazane jako coś zewnętrznego, co ma wpływ na nasze wnętrze i my idziemy za czymś zewnętrznym, prawda? Że coś tak jakby nas gdzieś nas kieruje. A okazuje się, że to nie jest prawda. I kiedy wejdziemy głęboko w to wszystko, zobaczymy, że proroctwa nie są, że ktoś coś komuś kazał, albo że ktoś kimś kieruje i tak dalej. Nie wiem, czy przypominacie sobie te pierwsze trzy nauczania, które miałem. Było pierwsze, to był ojciec wolności. To tutaj mówiłem, że Bóg jest ojcem, który daje ci wolność. Więc w skrócie powiem tylko dla przypomnienia. Ja bym nie chciał mojemu dziecku narzucać moich marzeń, prawda? To pierwsze, więc dziecko ma własne marzenia. Mogę mu pokazać jako ojciec jakieś fundamenty wiary, podstawy życia i on chodzi w tym wszystkim, ale dalej ma swoje marzenia, swoje koncepcje, prawda? Drugie to jest chrystocentryzm. Mówiłem w tym, że nie żyję ja, ale Chrystus. To znaczy, że nie żyje moje ego, ale Chrystus. Czyli nie żyje moje egocentryczne życie, tylko chrystocentryczne. Czyli pokazywałem, że w Słowie Bożym chodzi o to, żebyś ty żył swoimi marzeniami, a w tym wszystkim wykonywał je chrystocentrycznie. Czyli ewangelizował w tym wszystkim i tak dalej. Czy chcesz mieć biznes, czy chcesz mieć to, czy tamto. W trzecim nauczaniu mówiłem, że jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem. Czyli wszystko rodzi się w Tobie. Ty i Bóg jesteś jedno. Wiecie, bo tutaj musimy uważać, jak, przyjaciele, interpretujemy Stary Testament. Ja wiem, że w Starym Testamencie Bóg był zewnętrznym Bogiem, który robił coś z człowiekiem od zewnątrz. Ale my, tak jak Mateusz powiedział, do mnie to też coraz bardziej dociera, że to fajny, ten fajny był przykład. Tak jak ta biała ściana jest i są na niej białe kropki, no to gdzie one są? Są zlane z tą ścianą. Mateusz powiedział, żółta ściana, żółte kropki. I do mnie tak coraz bardziej dociera, bo ja jeszcze tego do końca nie rozumiem, ale Jezus powiedział, ja mam życie sam w sobie. Nie? I to jest coś, co musimy zrozumieć. Artur raz do mnie dzwoni i mówi, Tomek, ja wiem, że ty tak głosisz, bo cię Bóg ochrania. Ale ty musisz zrozumieć, że ty masz życie sam w sobie. Bóg cię nie musi chronić. Ty jesteś ochroną. W ogóle ty i Bóg to jedno. Wiecie, to jest trudne, bo nasz mózg mówi, no ale chwała tylko Bogu się należy, ale przecież ja i On to jedno, nie? Bóg nie musi mnie ochraniać. Ja nie muszę do Niego wołać o ochronę. Ja jestem ochroniony, bo ja jestem. No, rozumiecie, o co chodzi? To jest trudne dla mnie, ale dochodzę do tego, że jestem naprawdę jak ta ściana. Jezus, to jest to, co Jezus cały czas mówił, nie? No, Tomek zapytał, no pokaż nam Ojca, no nie widzisz Ojca, no i coraz bardziej do mnie to dociera. No widzisz mnie, widzisz Ojca i coraz bardziej mnie to dociera. To jest zjednoczenie, że to w nas wszystko powstaje, te marzenia, wizje, koncepcje, więc my de facto nie możemy marzyć poza tym, co marzymy, no bo i poza Bogiem, no bo On jest w nas, my w Nim, to się nie da, po prostu. Ale później, żeby dusza nas nie okłamywała, czyli stary sposób wykonywania rzeczy, potrzebujemy to robić chrystocentrycznie. A dzisiaj, jak w tym wszystkim mają się proroctwa? No bo ja już się pogubiłem, no to proroctwa jak w tym wszystkim? No ktoś ci mówi z zewnątrz, do wewnątrz. I dzisiaj wam pokażę, nawet w Starym Testamencie, jak to rzeczywiście było, bo myślę, że po prostu źle byliśmy nauczani i dlatego tak krzywo nawet widzieliśmy Biblię. Bo ja tak czytałem sobie Biblię ostatnio na świeżo i mówię, wow, to jest wszystko napisane. Nawet w Starym Przymierzu. Wszystko jest napisane. Więc po pierwsze musimy... 1 Koryntian 13, 9, 10 mówi tak. A prorokowanie nasze jest częściowe. W oryginale jest napisane, a prorokowanie nasze jest opcjonalne. Wiesz, że proroctwo, pierwszy punkt, proroctwo dla twojego życia
jest to jedna z wielu opcji, które Bóg dla ciebie ma. Jedna z wielu porcji, jakbyś, z oryginału słowo użyte jest porcja z tortu. Czyli masz tort, który ma wiele porcji i to jest jedna z tej porcji. Czyli prorokowanie jest jedną z opcji, jedną z porcji tortu dla ciebie. Czyli prorokowanie nie jest wytyczną Bożą dla ciebie. To nie jest tak, mówi Pan i każe mi iść i tylko to. Czyli prorokowanie jest tak jakby... Idziesz w lewo i Bóg ci prorokuje do tego, jak idziesz w lewo. A jakbyś poszedł w prawo, Bóg ci prorokuje do tego, jak idziesz w prawo. Zawsze jest proroctwo. A nie, że muszę iść w lewo, bo tak mówi Pan. Nie. Ty wybierasz i w tym masz rozwiązania. Proroctwo to konsekwencja twoich decyzji. Proroctwo to nakierowanie ciebie na chrystocentryzm. Proroctwo to pokazanie ci, co będzie, jak pójdziesz dalej w tym kierunku, w którym idziesz, albo skorygowanie cię, żebyś nie szedł w danym kierunku. Ale dalej, jakikolwiek ty kierunek wybierasz, i tak czy jak dostajesz proroctwo. Tak? Prawda, Zuzia? Więc proroctwo, pierwszy punkt, jest to jedna z opcji. Jedna z opcji. Jedna z opcji. Bóg dał mi żonę. To jest żona od Pana. Ta jedyna. A wie, jedna z opcji. Bo co, nie możesz wziąć rozwodu? A? I już koniec? Zaraz do tego dojdziemy. Popatrzcie, to jest przykład z Biblii. Dzieje apostolskie 21, od 4 do 15. Trochę przeczytajmy Słowa Bożego. Paweł podróżował i on jechał w pewnym kierunku. I tam jest takie coś. Odszukawszy uczniów, pozostaliśmy z nimi 7 dni, a oni pod wpływem ducha, ci uczniowie, odradzali Pawłowi, aby jechał do Jerozolimy. Po upływie tych dni odeszliśmy i wyruszyliśmy w drogę, a wszyscy z żonami i dziećmi wyprowadzili nas za miasto. Wyszedłszy nazajutrz, Paweł i my, jego towarzysze, dotarliśmy do Cezarei. Kiedy tam przez dłuższy czas mieszkaliśmy, przyszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabus. Ale Paweł się nie posłuchał. Oni w imieniu Ducha, w 4 wersecie, w imieniu Ducha, w mocy Ducha, pod wpływem Ducha Świętego, prorokowali mu: nie idź do Jeruzalemu. Żeby iść do Jeruzalemu, musisz przejść przez Cezareję. Ale Paweł poszedł do Jeruzalemu. I w ten czas, jak on zdecydował się pójść do Jeruzalemu, przychodzi prorok Agabus i mówi tak. Przybył do nas prorok Agabus. Wziął pas Pawła, związał sobie ręce i nogi i powiedział: tak mówi Duch Święty, tak Żydzi zwiążą w Jerozolimie męża, do którego należy ten pas. Patrzcie, co się tutaj dzieje. Oni w mocy Ducha Świętego mówią mu: nie idź do Jeruzalemu. A on w mocy Ducha Świętego idzie do Jeruzalemu. I w mocy Ducha przychodzi prorok i mówi: tak cię zwiążą w Jeruzalemu. No to który ten Duch Święty, kurde, to nie idź do Jeruzalemu, czy idź do Jeruzalemu? A może jak chcesz? A może Paweł był tak zesfiksowany na temat umierania dla Chrystusa, bo on powiedział: więźniem jestem Chrystusa, ja tam się nawet związać i zabić, że on przyciągnął śmierć do swojego życia. Ja wam coś wrzucam teraz, co Paweł zrobił. Bo zobaczcie, jak on się zachowuje. On sam przyciągnął śmierć. W mocy Ducha mu powiedzieli: nie idź. Jakby nie poszedł, wiecie, co by się stało? Nic by się nie stało. Ale że poszedł, zdecydował się ten krok, od razu prorok przyszedł i mówi: tak cię zwiążą. Bo ty zrobiłeś pewną decyzję, czyli proroctwo nie było z zewnątrz do ciebie, które cię zmuszało do czegoś. Ty masz się ożenić z nim, a ona z tobą. Ale ja nie chcę. Ale tak mówi Pan. A ty? Tylko proroctwo było konsekwencją w tym momencie decyzji Pawła. Przed prorokiem powiedział. Czyli to jest wytyczna już na przyszłość, bo tak jakby prorok widzi dalej troszkę, bo już podjąłeś pewien kierunek. Czyli tak jakby Bóg nie widzi całej przestrzeni twojej, bo ja tak sobie oglądam ostatnio Boga jako Ojca. Ja myślę, że tak jakby Bóg naprawdę wszystko wiedział, to by się tak nie cieszył z tego wszystkiego. Rozumiecie, o czym? Ja tego jeszcze nie dotykam do końca, ale jest taki werset, który wcześniej powiedziałem w Biblii, że zejdę na dół w Starym Przymierzu o Sodomie i Gomorze i zobaczę, czy rzeczywiście te głosy, które do mnie dochodzą o Sodomie i Gomorze, czy to jest prawda. No jaki Bóg, który wszystko widzi, zejdzie na dół i musi coś zobaczyć? Ja mówię, ja nie rozumiem. To jak to jest z tym Bogiem? Do końca nie wiem jeszcze. Ja będę badał ten temat i go poszerzał. Ale ojciec ma radochę z tego wszystkiego. A ma radochę może dlatego, że też niekoniecznie wie.
Bo patrzy i mówi, co my zdecydujemy? A jak my zdecydowaliśmy, no to już wie, co będzie dalej. Rozumiesz? Tak jakby widział wszystkie miliardy opcji. Ale która? Jest ciekawy. Jak to będzie? Patrzcie. Bardzo często musicie zauważyć, że proroctwo jest jedną z opcji, jest opcjonalne. Może nie zostać wykonane w ogóle. Mamy to w Biblii. Księga Rodzaju... Księga Rodzaju 15:13 mówi tak. Pan powiedział do Abrama: wiedz o tym dobrze, że twoje potomstwo będzie przybyszem w cudzej ziemi i weźmie ją w niewolę i będzie uciskane przez 400 lat. Wyjścia 20, księga 12, księga dalej. Czas przebywania synów Izraela, którzy mieszkali w Egipcie, wyniósł 430 lat. Kanie, możesz ją jakoś uspokoić? Albo wyjść z, nie wiem, tam dalej. Bo to jest radosny do luzia. Więc proroctwo, które Bóg dał Abrahamowi, o 30 lat się przesunęło. Są różne interpretacje tego, bo ktoś wyszedł tam, coś tu, ale moim zdaniem jest tak, że po prostu jedno pokolenie nie szło za tym wszystkim. Rozumiecie? Czyli proroctwo jest jedną z opcji dla twojego życia. Jedną z opcji. Jedną z opcji. To nie jest tak, że ja nie mogę prorokować teraz: Izaak, będziesz posłany do narodów. Nie, no, on musi to mieć w sobie. To jest jedna z opcji dla niego. Jedna z opcji. To jest tak, że ja to zobaczyłem w duchu i to widzę jako jedną z opcji. Ale czy Izaak na pewno taki będzie? Jak zdecyduje, tak będzie miał. Amen? Jedna z opcji. Tak jak ojciec, zaraz do tego też dojdę, który z ciebie stworzył, wie o tobie wszystko. Wie, jakie masz talenty, wie, kim ty jesteś. Wie, do czego jesteś zdolny, a do czego nigdy nie będziesz zdolny. To zrobię lekcję później. Czy każdy jest apostołem? Nie każdy. Nie możesz wyprorokować apostolstwa i nie możesz sobie wywierzyć apostolstwa. Pewnych rzeczy nie możesz zrobić. Musimy pamiętać, że nauczania, które my nauczamy i głosimy, pamiętajcie, że one są budowane na wcześniejszych nauczaniach. Artur raz nauczał: jesteś Bogiem, możesz wszystko, nie? Dzwonię do niego i mówię: to weź mi teraz zrób, bo ja tego nie rozumiem, to weź mi teraz zrób przez wiarę, że jak ja nie mam daru do malowania, to mam wywierzyć sobie malowanie. Ja mówię: nie da się tego zrobić. I nie ma ani jednej osoby na ziemi, żeby to zrobiła. Pokaż mi dowód. Spróbuj, cwaniaku, przez wiarę to zrobić. Pewnych rzeczy przez wiarę nie zrobisz. Nie wyprorokujesz siebie liderem. Nie wywierzysz siebie liderem, jak nim nie jesteś. Ani wywierzysz siebie normalnym, jak jesteś liderem. Na zasadzie takim, że nie lider, lider. No też normalny. Nie wywierzysz pewnych rzeczy, ale to będę robił następną część, że nie do końca. To nie jest... Musimy pamiętać, że budujemy cały czas nauczanie na wszystkich nauczaniach. Bóg porusza się w swojej tożsamości. Bóg porusza się w tym, kim ty jesteś. Bóg cię stworzył z twoimi talentami. Bóg dał ci na przykład 10 talentów danego kruszcu i ty możesz nimi obrócić do nawet miliarda, triliarda, zależnie już od ciebie. Ale to dalej jest na przykład topaz to topaz, a nie topaz to diament. A diament to diament, a nie diament to topaz. Rozumiesz? Jak jesteś diament, to jesteś diament. Jak jesteś topaz, to jesteś topaz. Tego już nie zmienisz przez wiarę. Nie zmienisz przez wiarę tego, że na przykład jak tu jest położone na stół ciasto, a ty przez wiarę będziesz chciał teraz wziąć z tego stołu banana. Nie weźmiesz przez wiarę banana, bo go tam nie ma. Widzisz, to jest pewien problem, bo jednak nie możesz wywierzyć wszystkiego. Bo teraz niech każdy będzie apostołem. Wywierzcie to dzisiaj. Gwarantuję wam, że wam się nie uda. I to nie jest niewiara. Oczywiście zdrowie, to jest poza wszystkim, to jest krzyżowe. Ale są pewne rzeczy. To musimy odszukać sobie w Słowie Bożym. Zobaczycie sobie. Więc teraz chodzi tutaj o to, że proroctwo jest jedną z opcji dla ciebie, kiedy ty wierzysz. I proroctwo, jeżeli jest oczywiście z Ducha Świętego, jest zawsze Bóg, który stworzył ciebie, zawsze daje ci proroctwo odpowiednie do ciebie. O to mi w tym wszystkim chodzi. Odpowiednie. Czyli jeśli Bóg mówi, jesteś apostołem, a ty w to na przykład nie wierzysz, ale Bóg tak powiedział, to widocznie masz lęki, bo traumy w życiu się spotkały, ale ty, gdybyś był bez szwanku, to jesteś, rozumiesz, to jesteś apostoł.
Ty gdybyś był bez tego szwanku życiowego, to jesteś taki, jak proroctwo mówi, to jest Ducha Świętego do ciebie. Amen? One czasami może być inne, tak jak Daniel Kolenda. Dostał proroctwo, będziesz w Afryce. On nie chciał być w Afryce. Ale gdyby był bez szwanku, bez lęków, bez tego, to on w ogóle... On 5 lat później się zakochał normalnie w Afryce. Wyszedł z lęków i nagle spodobała mu się Afryka i zechciał Afrykę. I teraz co? Czyli tak mu kazał Pan jechać do Afryki? Pan mu nie kazał jechać do Afryki. To było zawsze w nim, tylko on musiał się usunąć tak zwane te zaburzenia. Ale Bóg w jego talentach się poruszał. Rozumiesz? To Bóg daje ci talenty. To Bóg dał jednemu 1 talent, drugiemu 10. Amen? I to Bóg te talenty mówi teraz pomnaża. Nie, on nie mówi twórz nowe. On nie mówi zrób z siebie kogoś innego. Nie rób tego nigdy. Nigdy. Na przykład ja raz, bo jestem wybuchowy człowiek. Ja chciałem na siłę zrobić się spokojny. Wiecie, że ja nie umiem wywierzyć spokoju. Takiego spokoju, wiecie, jak mają niektórzy ludzie naturalnie. Ja nie umiem tego wywierzyć. I wiecie, Bóg mi powiedział, bo ty nie możesz tego wywierzyć, bo ty jesteś wybuchowy i koniec, kropka. Tylko ty masz wybuchać miłością. Słuchaj, Włodek. Ty masz wybuchać miłością. Ty musisz być wybuchowy, tylko musisz zmienić tą wybuchowość nie agresją, tylko miłością. Musisz jeszcze więcej wybuchać. Ale ty nie możesz wywierzyć niewybuchowości. To jest tak, jakbyś chciał wywierzyć sobie inny charakter. Nie wywierzysz nigdy innego charakteru, więc nie możesz wywierzyć, czego sobie chcesz. Nie możesz. Są pewne ograniczenia twojej wiary. Wiara kreuje. Bo ja się pytałem o to Artura. Wiara kreuje, ale na przestrzeni twojej tożsamości w Chrystusie musisz budować zawsze to, co Bóg wykreował na fundamencie tego wcześniej. Artur mi powiedział, Jezus też tak nauczał. On nauczał tak jakby uczniów innych już nauczań, a on asumował, że pamiętają te stare nauczania. Czyli to nowe nauczanie nie jest przeciwko staremu. Jeżeli teraz ja mówię, że możesz kreować sobie wszystko, co chcesz, to znaczy wszystko, co chcesz w zasięgu twojej tożsamości. Bo ja cię nauczyłem wcześniej, że twoja prawdziwa tożsamość jest taka. Rozumiecie? Wszystko, co chcesz w zasięgu twojej tożsamości. No bo daj mi dowód. Wykreuj sobie teraz, jak ktoś jest spokojnym człowiekiem, ja nie mówię wyizolowanym, że on teraz będzie wybuchowy. A zróbcie tak, spróbujcie tak zrobić. Będziecie się czuli sami ze sobą sztucznie i nie będziecie wiedzieli dlaczego. Będziecie próbowali na siłę być ludźmi, którymi nie jesteście. I nagle się okaże, że zbłądziłeś. I nawet proroctwa ci już nie pomogą. Bo zaczynasz szukać tam, gdzie nie trzeba. Ty bądź sobą. Jesteś unikatem. Masz dary, które Bóg w ciebie zdeponował. I proroctwa służą do tego, by wyeksponować dary, które ty masz w środku. Proroctwo, tak jak słowo wiedzy, słowo mądrości, wychwytuje dar, który już masz i go eksponuje i mówi, jak będziesz szedł za głosem pańskim, to on będzie w ogóle taki. Oczywiście ty masz wybór. Ale nigdy proroctwo nie będzie poza tobą. Poza twoją pasją. Rozumiesz? To jest dalej w tych nauczaniach wolności się poruszamy. Dlaczego niektórzy ludzie nie chcą być pastorami? Weź, wywierz dla nich pastorstwo. Żeby oni sobie wywierzyli, że będą pastorami. Takimi, wiesz, rasowi pastorzy. Nie mogą. Dlaczego? Bo to nie jest ich ja. I ty im powiedz, ale nie masz wiary? To ja dzisiaj wam wszystkim powiem, wy nie macie wiary, bo nie jesteście apostołami. Nie, że nie macie wiary. Wy jesteście inni. Każdy jest inną konstrukcją i wy macie wierzyć to, kim ty jesteś, w tym polu się poruszać, to, jakie ty masz talenty, to, jakie ty masz... Nigdy nie szukaj poza sobą, tylko w tobie to... Widzisz, w tobie to jest. I teraz weź to, wymaksymalizuj, a proroctwa są do tego, żebyś to wymaksymalizował. Amen? A nie, żebyś teraz słuchał się proroka, co masz zrobić, bo tak powiedział Pan. Więc proroctwo... Proroctwo zawsze działa zgodnie, tak jak Mateusz, jeszcze cię proszę, czy ktoś z was, zgodnie z prawem przyciągania. Czyli to jest tak, że to ty musisz do końca to podjąć kroki decyzji, żeby przyciągnąć te rzeczy. Nawet jeśli prorok coś ogłosi, nawet jeśli ty to masz w sobie, nawet jeśli, ale jeśli nie zaczniesz, tak jak Mateusz powiedział, myśleć o tym i później adekwatnie czynić to, to nic się i tak nie stanie. Kiedyś, ja wam powiedziałem chyba to, tutaj mówiłem, czy nie wiem, na innym nauczaniu, już nie wiem teraz. Dzisiaj pracuję na kopalni. Ja miałem sen 7 miesięcy przed kopalnią, że będę pracował na kopalni, a nie chciałem pracować na kopalni. Nie chciałem.
Ale dwa tygodnie temu przypomniało mi się, że 10 lat temu jednym z moich marzeń, oprócz tego, żeby jeździć na koniu, co też się spełniło, to chciałem pracować na kopalni. Chciałem po prostu zobaczyć, jak tam jest. Ja mówię, jest takie powiedzenie w angielskim: be careful what you wish for. Uważaj, czego sobie życzysz. Ja sobie to wywierzyłem, wymarzyłem to sobie, rozumiecie? I mówię, wow, ja chciałem zobaczyć, jak to jest. Dobra, ale już mi wystarczy. Trzeba zmienić trajektorię lotu. Ale wiecie, mi się przypomniało, że naprawdę to było moim wielkim marzeniem. Ja jak przyleciałem z Anglii lata temu, pierwsze co to szukałem pracy na kopalni. Ja bardzo mocno chciałem zobaczyć po prostu, jak tam jest. I mi się to przypomniało i od razu takie, wow, inne podejście mam, nie? Że to naprawdę te proroctwo, ten sen, który Bóg mi dał o kopalni, nie był snem z zewnątrz. Bóg mówi, idź do kopalni. Tylko to było odkrycie czegoś, co ja miałem w sobie i tak czy siak od lat. I ja to poznałem, teraz pójdę dalej. Może nawet kiedyś. I to się spełniło. Więc proroctwo musi być, tak jakby proroctwo jest tylko tak jakby katapultą do twojego rozwoju. Słowem, które pomaga tobie, bądź zdaniem, które pomaga tobie w odkryciu twojego prawdziwego ja. Tak jakbyś zobaczył siebie, tak byś zobaczył siebie, że Bóg dał ci sztabki złota, ale te sztabki złota są przykryte jakimś błotem. I proroctwo robi to, że odkrywa twoje złoto, myje je i mówi, to masz. Nie to masz, ale to masz. Masz te złoto, a ty mówisz, ja mam takie złoto, a ja myślałem, że mam błoto. No, się zarymowało. Rozumiesz? To jest proroctwo. Proroctwo to nie jest nakaz Boży, byś szedł tam, gdzie ty nie chcesz. Proroctwo to jest odkrycie czegoś, co jest w tobie i kim ty jesteś. Tylko wymaksowanie tego do najwyższej półki. I jest to jedną z opcji, która jest dla ciebie, bo wszystko jest zależne od twojej decyzji. Teraz chciałbym podważyć wielu ludzi, którzy nauczają o tym, jak że jest jedna żona od Pana jest. Chciałbym, żebyśmy przeczytali nawet już w Starym Testamencie Księgę Rodzaju 24. Powiedział tak, tam Abraham wyszedł, mówi już, ja już jestem stary, wejdź tam, gońca wysłał, mówi, znajdź żonę dla Izaaka. I to było tak, Panie Boże mojego Abrahama, Panie Boże mojego Abrahama, daj mi proszę pomyślne spotkanie i okaż łaskę mojemu Panu Abrahamowi. Oto stoję przy studni, a córki mieszkańców tego miasta wyjdą czerpać wodę. I słuchajcie tego, niech dziewczyna, która powie, przechyl proszę twój dzban, aby mógł się napić, a ona odpowie, pij i także twoje wielbłądy, będzie tą, które przeznaczyłeś dla twojego sługi Izaaka. I tutaj patrzcie, mamy takie słowo, przeznaczyłeś. Zaraz to zobaczycie, co one znaczy z oryginału. I tutaj jest takie coś postawione. A po tym poznam, że okazałeś łaskę mojemu Panu. I zanim przestał mówić, oto wyszła Rebeka, która się urodziła tam gdzieś tam. I była ona bardzo piękną dziewczyną, dziewicą. Napełniła dzban, wracała i potem napełniła też ten dzban powtórnie i dała wielbłądom. Później oni go zaprosili do domu i on tak położył przed nimi jedzenie. On jadł i powiedział tak, ten goniec, nie będę jadł, dopóki nie przedstawię swoje sprawy. Laban powiedział, mów. I powiedział, jestem sługą Abrahama. I tak dalej. Sara, żona urodziła, mówi, wszystko tłumaczy. I Pan kazał mi przysiąc, mówiąc, nie weźmiesz syna żony z córek Kananejczyków. I tak dalej, i tak dalej. I oto Rebeka tam poszło. I odpowiedział, Pan, przy którym chodzę, pośle swojego anioła przed tobą i poszczęści się twojej drodze. I weźmiesz dla mojego syna żonę spośród moich krewnych z domu ojca. Będziesz jednak zwolniony z mojej przysięgi. I odpowiedzieli, zawołajmy dziewczynę i spytajmy, co powie. Zawołajmy więc Rebekę i zapytali ją, czy chcesz jechać z tym człowiekiem? Odpowiedziała, pojadę. Pan jej nie nakazał. Chociaż to była jedna z opcji. Masz sen, wizję na temat swojego małżonka. To jest jedna z opcji. Ja dzisiaj patrzę na to tak. Kiedyś patrzyłem na to tak. Miałem sen na przykład o Sandrze, to Sandra ma być moją żoną, tak mówi Pan. A dzisiaj patrzę na to tak. Mam sen o Sandrze, Bóg pokazuje mi jej atrybuty, atuty, charakter, dopasowanie.
jak żebro, dopasowane. I mówi, ona jest dopasowana do ciebie, z nią ci wyjdzie tak, a tak, a tak, a tak. Czy chcesz? Kiedy z inną kobietą chciałem się gdzieś tam spotkać, miałem jakiś sen negatywny, ona nie jest dopasowana do ciebie, z nią ci nie wyjdzie. Rozumiesz? To jest proroctwo. To jest słowo wiedzy. Ona jest dopasowana do ciebie, nie jest dopasowana do ciebie. Derek Prince miał chyba dwie żony. On nie był rozwodnikiem, tylko był wdowcem, nie? No to teraz, jeżeli jest jedno tylko żebro na świecie, no to te drugie, to skąd cię wzięło? Proszę, chodzi o dopasowane. Żebro to jest twoje żebro, bo Ewa była z żebra Adama, prawda? Pamiętacie? I ludzie sną teorię, że to jest dlatego ta jedna żona, ta jedna jedyna, ta jedna przeznaczona. Przeznaczenie to znaczy w oryginale umówić się na spotkanie. Czy ona była umówiona na spotkanie. Czyli to jakby Bóg, jakby aniołowie szli i, bo wiecie, aniołowie to duchy służebne i zaaranżowały wszystko, żeby od te okoliczności przyciągnąć właśnie. Kto to robi, te prawo przyciągania? Pewnie tam aniołowie. Tam. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda, ale jakoś to tam działa. I teraz, i chodzi o to, że to było zaaranżowane, ale co z tym zrobisz, to już twoja broszka. Więc Bóg zaaranżował spotkanie mnie i Sandry. Bóg zaaranżował i dlatego ty będziesz przyciągał i będą aranżowane wokół ciebie te rzeczy. Ale ty z nich musisz skorzystać. Kiedy z nich skorzystasz? Maksymalnie, kiedy będziesz chodził w prawdzie. Kiedy będziesz chodził w kłamstwie, z niczego nie skorzystasz. Na przykład, ja jeżeli bym się kłócił z Sandrą, kłamał ją, zdradzał ją, coś bym skorzystał z tej prawdy, którą ona jest dla mnie, z planu Bożego i opcji i proroctwa, szybciej by do rozwodu doszło niż do wszystkiego innego. Rozumiecie, o co chodzi? Ile mogę mieć żon? Ile chcę. Ile ona może mieć mężów? Ile chce. Nie ma jednej żony i męża od Boga. Jest dopasowany ktoś albo niedopasowany ktoś. I Bóg, kiedy spotykasz mężczyznę bądź kobietę na swojej drodze, pokazuje ci poprzez proroctwo, sen, wizję. Ona jest dopasowana. On jest dopasowany albo nie jest dopasowana. Ale czy ty z tego skorzystasz i jak ty to ułożysz, od ciebie to zależy. Jeśli ty będziesz się rozwijał w prawdzie, jeśli ty będziesz podążał za Chrystusem, jeśli ty przestaniesz się kłócić, kłamać, prawda? Te wszystkie inne rzeczy, które są prawdziwe, bo jesteś synem Boga, bo jesteś dzieckiem Boga, to wtedy to ma w ogóle jakikolwiek sens. A bez tego to nawet proroctwo ci nie pomoże. Więc Pan nie każe ci mieć żony. Ani męża. Tylko to jest jedna z opcji, albo inaczej umówione spotkanie, albo jeszcze inaczej dopasowana ta osoba, bądź niedopasowana. Oto proroctwo. I pamiętajcie, Rebeka nawet w Starym Testamencie, gdzie Bóg kazał tam komuś pójść, pewnie to jego interpretacja ciekawa, ale kazał mu pójść i tak się jej zapytał, czy chcesz? Nie powiedział, Pan mi kazał i ty masz iść za mną i wybiorę cię teraz in the name of Jehovah. Tak nie powiedział. Tylko powiedział, czy chcesz, bo nawet jest wcześniej napisane takie coś. Czekaj, nie wiem, czy to tutaj mam, bo chyba tego nie mam. Wcześniej jest takie coś, a co jeżeli ona się nie zgodzi? A Abraham mu powiedział, to będziesz zwolniony z przysięgi. A co jeżeli się nie zgodzi? To będziesz zwolniony z przysięgi. A co jeżeli się nie zgodzi? To proroctwo nie ma już znaczenia. Rozumiesz? A nie, że tak mówi Pan, mam czekać całe życie. Czekam na tą żonę z nieba. I robię kupę. No bo ludzie tak myślą, bo jak miałem sen o niej, to jest ta żona z nieba. To jest ta jedyna. I czekają 20 lat, a ona tam już z czterema innymi. No wiesz, jakby nie była z czterema innymi, byłaby dopasowana do ciebie, ale tak zdecydowała iść egocentrycznie, a nie chrystocentrycznie. Więc konsekwencją tego było to, że już nie ma. A to, że miałeś sen 5 lat temu, to wtedy taka była i była dla niej szansa. Teraz to już nowy sen, pamiętaj, nowe proroctwo. Hello? Nie, bo ja miałem proroctwo. 10 lat teraz będę czekał. Bum! A tam 15 kobiet też dopasowanych wokół tego się kręci. Panie, gdzie masz żonę? Gdzie ona jest? Czemu ona nie wraca? Nie widzisz, że mam dla ciebie, są obok, nowe dziewice. W cudzysłowie, bo to jest tak fajnie podkreślone w Biblii, nawet ta dziewica.
Chciała być dziewicą. Ja mówię, przez Chrystusa wszystkie są dziewice, bo jest nowe stworzenie. Amen. No. Pamiętacie, co, o co Jezusa zapytano? Grzejnik się przegrzał. Pamiętacie, o co Jezusa zapytano, że jak ktoś miał 7 żon, czy ileś tam żon, to pójdą do nieba i która będzie jego żoną w niebie? A Jezus odpowiedział, nie ogarniacie w ogóle tematu, bo w niebie nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić. O co chodzi? To jest wszystko kwestia ziemi. Proroctwo to kwestia ziemi. To kwestia tego, że to jest jedna z opcji, jeden kawałek tortu i tak dalej, i tak dalej. Dużo ludzi też robi coś takiego jak runo przed Bogiem. Słyszeliście to? Runo przed Bogiem. To Gedeon to zrobił. Bóg mu coś powiedział, że jest silny, mężny, idź tam, ale jestem najsłabszy z pokolenia jakiegoś tam. On powiedział, jesteś silny tam, ale rzeczywiście, jeśli to ty, panie, to niech na tej skale nie narośnie, a wokół tego niech wszystko obrośnie, jak wstanę rano. Położył takie runo przed Bogiem. I byli też tacy ludzie, którzy pokładali runo przed Bogiem. A jeśli ta kobieta jest z nieba dla mnie, to niech ona jutro weźmie i upiecze placek. Taki, a taki, a taki. Wiecie, tutaj trzeba uważać na te runa przed Bogiem. Nie wiem, czyście to co słyszeli, może sami to stosujecie. Trzeba uważać na takie rzeczy. Dlaczego? Ponieważ tutaj też duchy wieszcze mają swoje. Jest to losowanie, czary, różnego rodzaju takie rzeczy. Ja nie mówię, że w tym Boga nie ma. Ja mówię, że osądzaj to prawdą. Runa przed Bogiem. Ostatni raz, kiedy w Biblii było użyte jakiś los bądź runa przed Bogiem, było w Dziejach Apostolskich, kiedy Duch Święty nie był jeszcze na apostołach. Oni wtedy wylosowali kolejnego apostoła, bo nie ma z nami tego Judasza, więc teraz rzućmy losami, kto będzie tym. Czyli tak by oni nie mieli wewnętrznego prowadzenia Ducha Świętego w nowotestamentowy sposób, bo jeszcze tego nie było, więc oni zdecydowali się, bo ten Bóg był gdzieś tam jeszcze daleko, oni byli gdzieś tam, prawda? Nie było jeszcze w nich to namaszczenie, to wszystko i zdecydowali się rzucić losy, żeby Pan im pokazał, który to i wypadło tam na kogoś. Na Macieja czy na kogoś tam. Wypadło, tak? I dzisiaj ludzie też tak mają, na kogo wypadnie, na tego będzie, rozumiesz? A jeśli to, to tamto. A jeśli ja pójdę tam, a on tam będzie, to on od Pana jest. Uważaj na to. To może tak być, a może w ogóle tak nie być. Znacie taką grę? Charlie, coś tam? Dzieli się kartkę na 4, się robi jakieś tam rzeczy. Co mam zrobić w życiu? Charlie, powiedz mi. I ruszasz długopisem. I w ogóle to jest coś takiego, że jak ty to zawołasz, tam dzieci w ogóle nakręcały to, że się sam długopis w ogóle ruszał. I ten długopis mówił im, co mają zrobić w życiu, oni szli za jakieś Charlie, coś tam. To jest masakra, a później normalnie zabójstwo, jakieś różne rzeczy. Musisz uważać, jak robisz takie... Teraz masz Ducha Świętego w sobie. Nie potrzebujesz losów. To, że to jest napisane w Dziejach Apostolskich i pierwszym rozdziale, nic nie znaczy. Tam oni nie byli jeszcze jedno z Bogiem na zasadzie tego połączenia, namaszczenia, wylania Ducha Świętego. Nie mieli tej pełni. Ty jesteś zjednoczony z Chrystusem. Lekcja numer 3, dlatego każde marzenie jest w tobie. Dlatego nie ma, że Pan ci nakaże żonę i męża. I runo przed Bogiem, moim zdaniem, jest niepotrzebne. Ja kiedyś stosowałem takie rzeczy. I raz było okej, a raz nie było okej, więc w sumie nie wiem. Pamiętajcie, działa prawo przyciągania. Wizja aniołów. Ostatnia rzecz. Pamiętacie, jak Jana Chrzciciela? Bóg wybrał, że tak to nazwę. Bóg wybrał. Pamiętacie, co się stało? Był Zachariasz. Anioł do niego przyszedł, Gabriel. Powiedział, dasz mu na imię Jan. I zaraz on go tam walnął go, bo nie uwierzył. I ze względu na to, że nie uwierzył w to, co mówił anioł, to nie, za nie mówił, dopóki się nie stało to, co się stać miało. Jest taka jedna sytuacja, że jak Bóg coś postanowi, to koniec, kropka, amen. Takie sytuacje, to jest jak narodziny Jezusa, to jest jak narodziny, oczywiście Maria też się musiała zgodzić, pamiętajcie. Oto ja, służebnica Pańska, niech się stanie według słowa Twego. Ona też się zgodziła i pamiętajcie, do Zachariasza przed i powiedział coś takiego, Zachariaszu, wysłuchałem Twoje modlitwy. To jest bardzo ważne. Nawet takie sytuacje, gdzie anioł przychodzi i razi ciebie, coś się staje, że to tak jakby zewnętrzne jest, to i tak się zaczęło od tego, że ty tego chcesz. Ty tego chcesz. Bóg nigdy nie działa wbrew twojej woli. Koniec, kropka. Wymodlił, bo tutaj jest tak napisane, że daj nam syna, bo ona była bezdzietna.
I on powiedział, i anioł wysłał, znaczy Bóg wysłał i zesłał anioła i dasz mu na imię Jan, ale z tym on nie miał wiary w to. Wiecie, mi się wydaje, że wiecie, jak to było, bo to jest tak napisane. My sobie wyobrażamy, stanął przed nim anioł, on nie miał wiary. No jak można nie mieć wiary, jak stoi przed tobą anioł? Ja myślę, że to było tak, jak my się czasami modlimy i mówimy, tu jest anioł i teraz jest czas uzdrowienia, teraz. Ja myślę, że to było na tej zasadzie. On po prostu się gdzieś tam modlił, bo był w świątyni, to jest napisane. On się modlił i nagle miał, tak by coś widzi, rozumiesz? I później wyszedł z tego i nie wiedział, czy już widział, nie widział, że to w duchu, nie w duchu, poza ciałem, w ciele, ale czy ja dobrze słyszałem, czy nie. I ta niewiara spowodowała, że musiał się zamknąć i nie wypowiadać słów niewiary, więc stracił na chwilę mowę. Ale generalnie Gabriel przyszedł w odpowiedzi na jego westchnienia serca. Daj mi syna. Amen. Bóg nigdy nie działa wbrew twojej woli. Żadnym proroctwem nie będzie ci kazał iść do kogoś, coś zrobić, czego ty nie masz w sercu. Może czasami przyjdzie anioł i zrobi rzecz kontrowersyjną, bo anioły to już są takie bardzo hardkorowe posłanniki, to jest... Ale to i tak czy jak jest odpowiedzią na twoje pragnienia twojego serca. Ja nigdy bym wcześniej nie pomyślał, że będę w Indiach tam dzieci niańczył. Po co mi to? Ale ja ogólnie lubiłem pomagać ludziom. Tylko ja pomagałem w ten sposób, który ja znałem. Ja nigdy bym nie miał marzenia, żeby jechać do Indii i jeszcze pakować tam tysiące tysięcy. I po co mi to? Nic z tego nie mam. Ale kiedy zostałem obrobiony na chrystocentryczność, widziałem co widziałem, przeżyłem co przeżyłem, te samo marzenie, dobroczynność, filantropia tak zwana, która była we mnie od początku, została, tylko jest ukształtowana w inny sposób. I teraz ja chcę jechać do Indii. I teraz to, co prorocy mówili z zewnątrz, ty będziesz taki, a twój kościół będzie działał bardzo prężnie w ewangelizacji. No i co się stało? I kościół działa bardzo prężnie w ewangelizacji. Ale to było zawsze w moim sercu. Zawsze w tobie to jest, co Bóg ma dla ciebie. Powiem ci jeszcze więcej. Jeśli będziesz chodził w prawdzie, nie potrzebujesz proroctw i proroków. Jeśli będziesz chodził w prawdach Bożych, jest to ci w ogóle niepotrzebne. Czasami możesz widzieć anioła, jak będzie ekstremalna rzecz do wykonania w stylu dziewica zrodzi syna, albo coś tam się stanie niemożliwego dla twojego życia, gdzie twoja wiara, albo twoje może, bo wiara to co innego, ale twoje postrzeganie świata tam już nie dochodzi, to anioł ci to powie, nie? Czasami tak jest. Ale generalnie proroctwa są po to, by cię kiedy one są? Zbudować, zachęcić, skorygować. Czyli kiedy potrzebujesz i nie masz wiary. Albo wtedy, kiedy twoja wiara zaraz się załamie i przychodzi słowo wiedzy i od razu jesteś, wow, idę w tę stronę, już wiem. Amen? A nie rzecz zewnętrzna. To jest rzecz, która buduje twoją wiarę. Dlatego jeśli ktoś chodzi cały czas zjednoczony z Bogiem we wszystkich prawdach, ja wiem, że do tego musimy dorosnąć. To generalnie on prorokuje cały czas przeplatają go proroctwa, bo są w nim, rozumiecie, on to wszystko słyszy, odbiera, widzi, ma sny, to, tamto, de facto nie potrzebuje, bo wie. Czy Jezusowi ktoś prorokował? A Jezus, wiesz co? On. Jak dojdziemy do takiego stanu, bo Jezus był człowiekiem na ziemi, to nie będziemy musieli, potrzebowali tego. Ale ze względu na to, że jeszcze budujemy swoją wiarę, to w okresie budowania, no bo proces orzeku zbudowania, to samo słowo mówi, że jeszcze potrzebujemy. Więc ja to rozumiem, że potrzebujemy. Ale kiedy już dojdziemy, to naprawdę ja wam zaświadczam, nie potrzebujemy. Ogólnie cel jest taki, żeby być uzależnionym tylko od wewnętrznego prowadzenia twojego, które masz w sobie. Amen. I robić to chrystocentrycznie i iść za marzeniami i być jedno z Bogiem. A nie tam Pan mi kazał, Pan mi to. A proroctwa służą jako mechanizm dodatkowy, który pomaga też tobie. Albo prorokować ludziom, którzy mają mniejszą wiarę, albo budować ich. I to jest normalne. Wiedzcie, idziemy wszyscy do góry. Potrzebujemy tego. Ale proroctwo nigdy nie może wyjść poza ciebie. Jeśli proroctwo wychodzi poza ciebie, dlatego mówi to Biblia. Osądzaj takie proroctwo. Osądzaj w ogóle wszystkie proroctwa. Dlatego widzicie, osądza się to. Nie jest napisane, grzeszy ten, wszystko co robisz wbrew proroctwom jest grzechem. Jest tak w Biblii napisane? Jest napisane, wszystko co robisz wbrew twojemu przekonaniu jest grzechem, prawda? Twojemu przekonaniu. Dlaczego nie ma napisane, wszystko co robisz wbrew proroctwu? Wszystko co robisz wbrew twojemu przekonaniu jest grzechem. Czyli prorok przychodzi, mówi ci proroctwo, ty nie masz przekonania, ale idziesz za proroctwem. Co robisz? Zgrzeszyłeś. Zgrzeszyłeś. Chociaż nawet byłoby dobre proroctwo, tylko jeszcze na przykład się trochę bałeś.
Ale potrzebujesz dorosnąć do tego. Mówić, wow, teraz już się nie boję. Mówisz, ha, teraz już mogę. I wskakiwać wtedy, bo jak wcześniej to zrobisz, to cię to zabije. Bo przyciągniesz do siebie lęki. Amen. Dlatego dla mnie wiara jest bardzo ważna, ale ja rozumiem to, co było ostatnio Mateusz powiedział tydzień temu czy dwa. Nie możemy wejść w miejsce fanatyzmu. My jeszcze jesteśmy w lękach. Mówimy oczywiście prawdę, czyli jestem wolny, ale my wiemy, a ruchy, ja chcę robić ruchy zgodne z moim ja, jakie jestem dzisiaj. Nie wiem, czy rozumiecie, co ja mówię. Jeżeli jeszcze mam lęki w moim życiu, mówię przez wiarę już dzisiaj wam wszystkim, że ich nie mam. Amen. Ale ja wiem, w którym momencie zrobię skok. W momencie, w którym tak mi miłość przesiąknie, poczekam jeszcze chwilę i zrobię skok. I wtedy się nie potknę. Bo jak zrobię go za wcześnie, udowadniając sobie innym, udowadniając, czego się nie robi, ale tak jest, za szybko, jak robisz, to udowadniasz. To się wypalam, łamię sobie nogę, coś się dzieje nie tak. Bo jeszcze nie dorosłem do tego, bo jeszcze nie jestem... Widzicie, wiara to pewność, nie? Człowiek pewny w ogóle, ani nie dzwoni do ludzi. Rozumiesz? Bo ja rozumiem te wszystkie rzeczy z tą wiarą, tylko to się ma. A jak wiarę budujesz, to się budujesz. Jak ja mam wiarę w coś, to ja z nikim nie dyskutuję. Ktoś do mnie kiedyś powiedział, ale ty pytałeś kogoś, żeby założyć kościół? Ja mówię, no co ty, no kogo miałem pytać? Ja wiem. Rozumiesz, jak masz wiarę, to wiesz i cię nie interesuje. Cię. Zdanie ludzi nic nie interesuje, rozumiesz? Tak jesteś pewna, że masz syna, jesteś pewny, że masz... No kogo masz coś pytać? To o co masz pytać? I wiara ma tą pewność. W ogóle, patrzcie na to, jest napisane, jeżeli coś robisz niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem. W oryginale jest napisane, jeżeli coś robisz niezgodnie z wiarą, jest grzechem. Wiara to przekonanie. To pewność, ale też przekonanie. Czyli jeśli masz pełne przekonanie, to jest wiara w ogóle. Wiecie, ja zauważyłem, że wiarę się bardzo prosto mierzy. Patrzę, ja już wiem, że nie mam tam wiary. Patrzę, ja już wiem, że mam pełną wiarę tam. Dlaczego? Bo mam pełną przekonanie. A jak nie mam przekonania, to tam nie mam wiary w to. Rozumiecie? Nie mam w to wiary. I nie będę siebie kłamał. Ja będę się budował. A jak wzrośnie moja wiara, mam pełne przekonanie, na przykład w uzdrowienie w to włożę tam. I wtedy jest na pewno to zrobione. Jak to robię? Poprzez ogłaszanie słowa, niemówienie jak Zachariasz. Różne inne rzeczy, to już jest mniej ważne. Podsumowanie. Bóg zawsze daje wolność. Nie potrzebujesz run do swojego życia, bo Bóg jest w tobie. Proroctwo to konsekwencja twoich decyzji. I proroctwo będzie, tak jak powiedziałem już, nie czy mam iść w lewo, Panie Boże, czy mam iść w prawo, Panie Boże, tylko jak pójdziesz sobie w lewo, proroctwo ci mówi, co będzie dalej, jak pójdziesz w lewo. A jak znowu zmienisz trajektorię, proroctwo powie ci, albo jeżeli to jest naprawdę złe, to proroctwo cię zbije, żebyś szedł, zachęci cię, żebyś szedł w tą jednak lewą, rozumiecie, lewą stronę, bo tam jest coś dla ciebie lepszego. Prawda? To jest proroctwo, czyli coś, co koryguje ciebie, buduje ciebie, coś, co mówi tobie, jak będzie dalej. Na przykład raz miałem sen, pracę w Holandii miałem, pracę w Holandii miałem, i przed wyjazdem dwa dni dostałem pracę w Tesco na 4 zmiany. Ale mówię sobie, nie pójdę do pracy w Tesco, chociaż moje przekonanie było takie, żeby zostać w Polsce, żeby budować tutaj kościół, żeby być we wspólnocie. Patrzcie, jakie to jest w ogóle... Ja pierdziel, teraz to zauważyłem. A jaka abstrakcja, słuchajcie. Moim przekonaniem było, słuchajcie tego bardzo uważnie, było to, że mam mieć wspólnotę, i jeszcze raz, mam mieć wspólnotę, dlatego nie mogę pracować na 4 zmiany, bo nie będę czasami chodził w niedzielę do kościoła. A wyjechałem do Holandii, gdzie nie miałem wspólnoty. Teraz tak. Co ja w ogóle zrobiłem? I miałem sen. I ten sen mówił mi, że miałem czarnego golfa, który zamiast w lewo skręcił w prawo. Ja mówię, ups. Coś źle zrobiłem, tylko wtedy nie wiedziałem co, bo mówię, ta Holandia, w 3 miesiące dług oddam, wiecie, kasa, pieniądze. Dzisiaj to widzę, no, pieniądze. Pieniądze mnie omamiły. Dostałem od Boga odpowiedź, tylko nie tak jak trzeba, bo czasami w niedzielę nie będę w kościele, bo 4 zmiany.
A skąd wiesz? A może to by było na 2 miesiące, albo na miesiąc, albo by ci dali tak jak Asi na dniówki, albo w ogóle inaczej jeszcze było, prawda? Tego nie wiem. Ale dzisiaj widzę, no moja wytyczna była, że nie chcę zrezygnować ze słota i wspólnoty, to zrezygnowałem z całej wspólnoty. I w ogóle śniło mi się 2 miesiące wcześniej, że z jakimś wojskowym gadam za granicą w pokoju, a później mieszkałem w tej Holandii z wojskowym. Ja już miałem w ogóle sen i o tym, rozumiecie, o co chodzi? To który jest dobry, który jest zły? A może to jest po prostu konsekwencja? Raz z pewną dziewczyną, która no, niedobre to było, to też mieliśmy też miałem pewne sny o jakiejś spermie życia. Ja to zinterpretowałem pozytywnie. Sperma życia, może coś powstanie. A to, że ona tam była zajęta i wszystko w ogóle ogarnięte, dom, rodzina, to już mało ważne, sen. A później się okazało, że to po prostu było jej konsekwencja moich decyzji, że coś powstanie. To nie jest dobre ani złe, to jest po prostu prawo przyciągania. Nożem możesz kogoś zabić albo coś tam zrobić. I sny czasami takie, dlatego uważajcie na te proroctwa, sny, wizje, wszystko sądźcie, wszystko badajcie. A to, czego prawe i Boże, się trzymajcie. Amen? Amen. Dobra, koniec. Brawo!